Odpowiedź na pytanie, czy mięso czerwone jest niezdrowe bądź rakotwórcze, nie jest jednoznaczna. Dlaczego? Bo mięso czerwone zawiera wartościowe składniki żywieniowe, takie jak białko, które jest dobrze przyswajalne, jak również składniki mineralne, czyli chodzi tutaj głównie o żelazo i cynk, oraz zawiera witaminy, przede wszystkim witaminy B12. Ale należy również dodać, że mięso czerwone zawiera też składniki, które nie są zdrowe. A więc chodzi tu przede wszystkim o tłuszcz, który jest źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych i cholesterol. Te składniki przede wszystkim zawiera mięso przetworzone, czyli parówki, kiełbasa, salami czy bekon. Mięso przetworzone często poddawane jest różnym obróbkom w celu zachowania trwałości do spożycia. Chodzi tutaj na przykład o wędzenie, solenie, ale również do mięsa przetworzonego dodawane są składniki chemiczne w celu poprawienia konsystencji bądź zapachu. Z badań epidemiologicznych wynika, że mięso czerwone, a zwłaszcza to mięso przetworzone, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przewlekłych chorób niezakaźnych, a więc chodzi tutaj o takie choroby jak choroba niedokrwienna, niewydolność serca, udar mózgu, cukrzyca oraz nowotwory. Jeżeli chodzi o nowotwory, to przede wszystkim rak jelita grubego, rak trzustki, prostaty i rak piersi. Co możemy zatem powiedzieć według obecnego stanu wiedzy? Możemy jeść to mięso, ale w ograniczonych ilościach i chodzi tu o to, żeby nie przekraczać 500 gramów na tydzień. Poza tym to mięso powinno być odpowiednio przygotowane, czyli unikać na przykład mięsa smażonego czy grillowanego, no i ograniczać to mięso właśnie przetworzone. Alternatywą dla mięsa czerwonego jest mięso białe, czyli kurczak, indyk, no i również warto pamiętać o rybach. Możemy też rozważyć produkty roślinne, a więc głównie strączkowe, które też są dobrym źródłem białka. Więc podsumowując, jedzmy mięso, ale w ograniczonych ilościach i odpowiednio przygotowane.